Cześć. To niewielkie urządzenie, które trzymam właśnie w dłoniach, to refraktometr. Jak zapewne wiecie, refraktometry tego typu służą do pomiaru właściwości cieczy. Dlaczego moim zdaniem jest to niezbędny element na wyposażeniu każdego serwisanta, ale nie tylko? Jakie posiada właściwości? Jak jest zbudowany i co przy pomocy dokładnie tego urządzenia możemy zmierzyć? Wszystkiego dowiecie się w materiale. Zapraszam. Refraktometr to urządzenie, które z definicji mierzy różne właściwości cieczy. Jakie to właściwości? Jest to oczywiście zależne od refraktometrów dostępnych na rynku. Jakie ten refraktometr mierzy właściwości cieczy, powiem Wam zaraz. Zacznę od budowy. Ogólnie jest to urządzenie producenta Hogert. Możecie je zakupić w takim oryginalnym opakowaniu. W skład zestawu wchodzi oczywiście urządzenie, pipetka, śrubokręt do kalibracji, służy do regulowania śruby kalibracyjnej. Mamy też taką ścierkę do wycierania urządzenia. Jest instrukcja w języku polskim i solidne opakowanie. A samo urządzenie, czyli refraktometr, cały korpus jest z aluminium i tutaj nie musimy się obawiać, że coś nam się z nim stanie. Oczywiście nie radzę go specjalnie upuszczać, ale urządzenie jest naprawdę solidne. I z najważniejszych elementów, które w nim się znajdują, to pryzmat, czyli to oczko, na które nanosimy badaną ciecz, pokrywa, którą będziemy musieli to przykryć, i okulary. Okularem, jak widzicie, można pokręcić. Kręcimy po to, żeby złapać odpowiednią ostrość. Dodatkowo tu widzimy jeszcze takie ogumowanie, które ułatwia nam sprawdzanie wyników, dlatego że zdecydowanie łatwiej nam się trzyma urządzenie. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa, czyli śruba kalibrująca. Widzicie, że tu jest właśnie ta niewielka śruba i do wyregulowania jej, czyli skalibrowania urządzenia, służy właśnie ten mały śrubokręt, który pokazywałem Wam, że znajduje się w zestawie z urządzeniem. Jeśli chodzi o właściwości cieczy, które bada dokładnie to urządzenie, może łatwiej mi będzie to opisać, jeśli pokażę Wam, co widać w okularze. Zapraszam, zajrzymy do środka. I teraz dokładnie widzicie, co to urządzenie nam pokazuje. Całe tło jest takie lekko niebieskie. To oznacza, że nie ma żadnej cieczy na pryzmacie w tym momencie. I tak, na dole mamy linię wody. Opisane jest tutaj waterline. Jest to bardzo ważna linia, wyjaśnię Wam to zaraz. Ona będzie służyła głównie do kalibracji. Następnie dwa środkowe słupki. Z lewej strony mamy propylen, z prawej etylen. Służą właśnie do pomiaru temperatury zamarzania glikoli. Z lewej oczywiście propylenowy, z prawej etylenowy. Następnie z lewej strony urządzenia możecie zbadać gęstość elektrolitu w akumulatorze. I nie tylko wskażę Wam to urządzenie wartość tej gęstości, ale również pokażę, czy akumulator jest dobrze naładowany, czy może nie. Następnie z prawej strony na dole możecie sprawdzić sobie temperaturę zamarzania płynu do spryskiwaczy. Tak naprawdę każdy użytkownik, nie musisz być serwisantem, ale jeśli chcesz, nie jesteś pewny, jaki masz płyn, wahasz się, czy go użyć w danej chwili do samochodu, jeśli mamy niskie temperatury, bez problemu tym urządzeniem zrobisz to w ciągu kilkunastu sekund. I z prawej strony u góry mamy jeszcze procentową wartość wodnego roztworu mocznika, czyli tak zwany AdBlue w samochodzie. I tutaj ta wartość jest od 30 do 35%, bo z tego co pamiętam, to prawidłowa wartość powinna wynosić dokładnie w połowie, czyli 32,5%. W porządku, widzicie już, co to urządzenie, jakie właściwości, których cieczy może zbadać. Teraz przejdźmy do kalibracji tego urządzenia. Przygotowałem tutaj dwie szklanki z różnymi cieczami. I sprawa wygląda tak, że jestem pewny, że w tej szklance jest woda. O ile można być pewnym, że w kranie płynie woda, to właśnie tego jestem pewny. I druga ciecz to glikol. Jest to glikol etylenowy. W większości przypadków, z tego co wiem, to glikole właśnie posiadają barwę niebieską. Barwę zieloną posiadają glikole propylenowe. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu.
Czyli tutaj na przykładzie właśnie glikolu, czyli tutaj bardziej chodzi o serwisantów, którzy no będą mieli takie sytuacje, że nie będą wiedzieli, co płynie w układzie, czyli na przykład mają jakąś pompę ciepła, wiedzą, że medium, które będzie tam płynęło, musi mieć temperaturę zamarzania, załóżmy minus 20 czy minus 25 stopni, a oni nie są pewni, jaki mają glikol, albo na przykład jest glikol, używany jest koncentrat i trzeba go rozrobić z wodą i wtedy rozrabia się go, powiedzmy, na oko, nie wiemy, jaka jest temperatura zamarzania, załóżmy potrzebujemy minus 25 stopni Celsjusza, a nie jesteśmy pewni, czy ten koncentrat, który rozrobiliśmy z wodą, taką wartość posiada. I w tym momencie właśnie takie urządzenie w 100% odpowie nam, czy możemy tego koncentratu już rozrobionego użyć do tego układu, czy jednak nie i musimy zwiększyć zawartość tego koncentratu, czyli obniżyć jeszcze tą temperaturę zamarzania. Dobrze, czyli przejdźmy do kalibracji urządzenia. Tak jak wspomniałem na początku, musimy tutaj się dostać do tej śruby regulującej, ale co też ważne, musimy wprowadzić ciecz na pryzmat. Nabieramy sobie pipetką. Tutaj wystarczy naprawdę niewielka ilość. 1 ml to jest maksymalna wartość. Tu wystarczą 3 takie krople. Pozbywamy się resztki wody. Tutaj pamiętajcie, żeby później dokładnie wytrzeć tą pipetkę, żeby te ciecze się nie mieszały, bo to może wpłynąć na wartość. Zamykamy pokrywką nałożoną ciecz. I tutaj bardzo ważna sprawa. Musi być tak, że ta ciecz rozpłynie się po całym pryzmacie. Jeśli będziecie tutaj widzieli jakiś pęcherzyk powietrza, trzeba tego uniknąć. Wystarczy tą pokrywą trochę poruszać na lewo, prawo i wtedy ta ciecz rozejdzie nam się po całym pryzmacie. I w tym momencie możemy przejść do zajrzenia do środka. Spoglądamy w okular. W tym przypadku widzicie, że kolor biały sięga minimalnie ponad linię wody. Co to oznacza? Oznacza to, że urządzenie nie jest w 100% dobrze skalibrowane, bo jeśli jesteśmy pewni, że mamy wodę na pryzmacie, to ta zmiana koloru, czyli górny lekko niebieski kolor i całkowicie biały na dole, muszą rozdzielać się dokładnie na tej linii wody, waterline. Bierzemy zatem nasz śrubokręt, przykładamy go do śruby regulującej, kalibrującej i pokręcając w lewo lub w prawo, i teraz widzicie, że kręcąc w jedną stronę lub w drugą, ta linia wody się zmienia. I musimy tak ustawić, żeby idealnie nam się pokryła. I w tym momencie wiemy, że urządzenie jest skalibrowane. I możemy przejść teraz do sprawdzania, jaką temperaturę zamarzania ma przygotowany wcześniej glikol. Wycieramy dokładnie pryzmat. Jest to bardzo ważne, żeby te ciecze nam się tutaj nie zmieszały. Wtedy ta temperatura zamarzania, jak już wspomniałem wcześniej, zmieni nam się. Sięgamy po pipetkę. Nabieramy niewielką ilość glikolu. Nanosimy na pryzmat. Reszty możemy się pozbyć z powrotem do tego samego naczynia. Zamykamy klapkę. A chociaż jak widzicie, lekko poprawi i jeszcze trochę dołożę. Dlatego, że właśnie ciecz nie przykryła nam całej powierzchni pryzmatu i wtedy ten pomiar, on nawet nie mógłby być, ale na pewno byłby niedokładny. O, w tym momencie już nie ma tych wątpliwości, cała powierzchnia jest zakryta. Możemy przejść do sprawdzenia, co się dzieje w urządzeniu. I jak widzicie, linia oddzielająca dwa nasze kolory, czyli kolor lekko niebieski od białego, znajduje się dla glikolu etylenowego na poziomie około minus 22 stopni Celsjusza. Czyli w tym momencie wiemy, że płyn, który znajduje się w tym naczyniu, ma temperaturę zamarzania minus 22,5 stopni Celsjusza. I to samo możecie zrobić dla wszystkich pozostałych cieczy, które omawialiśmy na początku. Czyli wszystkie te ciecze, które właściwości to urządzenie może zmierzyć, badamy dokładnie w taki sam sposób. Jak widzieliście, prezentowane urządzenie jest urządzeniem niezbędnym, moim zdaniem, dla każdego serwisanta urządzeń grzewczych, szczególnie pomp ciepła, bo nigdy nie będziecie wiedzieli, na jakie medium trafiliście i często będzie trzeba sprawdzić, co to jest za medium. Ale nie tylko, bo
dla osób prywatnych, które chcą właśnie sprawdzić swój płyn do spryskiwaczy w samochodzie, procent AdBlue, czy też poziom naładowania akumulatora, no dokładnie to urządzenie zrobi to, można powiedzieć, za Was albo przy Waszej pomocy. Dlatego nie zwlekaj, odwiedź nasz sklep internetowy coolmarket.pl i dokonaj zakupu właśnie tego produktu. Do zobaczenia w kolejnym materiale.